Czołem, witam was bardzo serdecznie z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii Medieval 2 Total War. Jeżeli widzieliście poprzedni odcinek, to no cóż, wiecie co się święci. Święci się mianowicie wojna z Węgrami, która właściwie już się rozpoczęła od oblężenia Halicza. Właściwie dowódca po prostu jakiegoś tam malutkiego oddziału węgierskiego, przepraszam, oblega właśnie Halicz. Tutaj idzie w stronę Budapesztu całkiem solidna armia, której się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. To jest najgroźniejszy punkt, jeśli chodzi o całą tę wojnę. Z kolei w Sofii siedzi, drodzy moi, książę Bolesław Herman, który tak naprawdę cały ten region dla nas ugrał. Przeżył nawet swojego króla, Władysława Mistrza, który zaplanował to z Krakowa i zarządzał całą kampanią, ale on zajął Budapeszt, zajął Sofię, wcześniej zajął Toruń, więc no on przeszedł pół Europy, żeby znaleźć się w miejscu, w którym teraz jest. Dowodzi w tym momencie naprawdę ogromną armią i może bez problemu ruszyć w stronę Bukaresztu i Bran. No i dalej w stronę posiadłości węgierskich. Najgorzej właśnie niepokoi mnie ta armia i zastanawiałem się, czy nie wyruszyć stąd i nie zablokować najpierw tej armii i nie ruszać dalej, dopiero po rozbiciu tych oddziałów, ale stwierdziłem, że tak, w Krakowie mamy całkiem spore oddziały, w samym Budapeszcie mamy też spore oddziały, więc nie wiem, czy jest sens cofać Bolesława Hermana tylko po to, żeby odparł te oddziały, które nie są aż tak liczne. Myślę, że lepszym jednak wyjściem byłoby zorganizować to jakiejś kolejnej armii, kolejnych wojsk, a dowódców mamy pod dostatkiem, więc w razie czego nie ma problemu. I ruszyć od razu Bolesławem Hermanem w stronę tych węgierskich posiadłości, które są stosunkowo blisko siebie, więc zajęcie ich myślę, że byłoby łatwe, mam nadzieję. Brakuje mi trochę katapult, bo tak moglibyśmy bez problemu otwierać miasta i szturmować je od samego początku. Nie trzeba by ich oblegać. No niestety konstruktor balist trochę zajmie. No to jest mój błąd. Powinienem się rozwinąć w tym aspekcie, przewidzieć tą wojnę z Węgrami. No jak to się mówi, historia nauczycielką życia, więc powinienem wiedzieć, że Węgrzy znowu nas zdradzą i wbiją nóż w plecy. Ale to nic, no rzecz w tym, że kiedy zaatakowali nas Węgrzy, szła kampania w stronę Rygi, na Ruś. I niestety muszę przerwać tę kampanię w tym momencie. Zajęliśmy Wilno i to musi nam wystarczyć. Mam nadzieję, że uda się podpisać jakiś traktat pokojowy w Nowogrodzie. Oj, no nie wiem, czy to się uda, szczerze mówiąc. No oni nie bardzo widzę, że są chętni ku temu. Regularny trybut. No jestem w stanie mi naprawdę sporo zapłacić. Bo zawieszenie broni w tym kierunku, no nie, to nie da rady tego zrobić. Nie zwasalizuję i też się nie uda. Czyli jesteśmy trochę w kropce, bo wojny na Rusi nie wstrzymamy, a bardzo by było fajnie, bo ten Kazimierz Lidzbarka, który też się ładnie wsławił na tej wojnie, mógłby pójść w stronę Halicza i spokojnie iść dalej tutaj z ofensywą. Tu jest tylko jeden oddział, może zrobić tak ewentualnie, żeby czekać, iść na tą Rygę, albo przynajmniej zostać tutaj i pilnować Wilna od północy. Ale to oznacza walkę na trzech frontach tak naprawdę, bo tutaj byśmy się bili. Przypominam, no to potraktuję jako całość, nie? Bo on by gdzieś tu krążył przy tych lasach, nie? I ewentualnie w razie czego poszedł z odsieczą, nie? Tutaj byłby drugi front w Budapeszcie i tu otworzylibyśmy trzeci poprzez Kazimierza z Lidzbarka. Nie bardzo wiem, co robić. Mam szpiega, którego oczywiście wykorzystam. No nie ma tu żadnych wojsk właściwie. Tu mamy trochę armii, więc w razie czego może jednak się cofnąć do Halicza. Tak. Już decyzja zapadła. Kazimierz z Lidzbarka cofa się w stronę Halicza. Trochę mu to zajmie niestety. Ma balistę na wyposażeniu. Albo olać tą balistę, zostawić ją gdzieś. Ona nas na pewno mocno spowalnia. Zobaczymy. Na razie się ruszyliśmy, nic nie możemy z tym zrobić bardziej. I z tej strony... Z tej strony zrobiliśmy... Co było w naszej mocy w tej chwili, nie? To jest tyle w tym kierunku. Teraz tak, pytanie co tutaj zrobić? Nie mamy żadnych agentów. No... A nie, mamy Jadwiga, ale ona nie zdąży tu podejść, żeby w ogóle sprawdzić, co jest w tej armii.
Tu mieliśmy jeszcze przed chwilą dosłownie bunt, więc trzeba zorganizować te oddziały na nowo. Dobra, czy coś rozwiązać? Nie, zostawmy wszystkie oddziały, które mamy, bo każdy może się przydać w każdej chwili. I tak. Zróbmy... O, proszę, husarze. No bez tego się nie obejdzie. Czy trzy oddziały? Dwa wystarczą chyba, nie? Zrobię dwa oddziały, dwóch dowódców, trzy oddziały templariuszy i jedziemy z samą kawalerią, z odsieczą Budapesztowi, jeżeli będzie taka potrzeba. Dobra, czyli tu się zabezpieczyliśmy. Będziemy się bić pod miastem. Nie ma sensu wychodzić w pole w tej chwili. Dobra. Teraz proszę, ten front najbardziej mi się podoba, nie? Bo tutaj... Yes. Ruszyliśmy szpiega, niestety. Najpierw ruszymy w stronę Bukaresztu. Armia. Zostawimy dwa oddziały chłopstwa. Mamy mało piechoty, to mnie trochę przeraża. Ty, ale bez tej piechoty moglibyśmy już oblegać Bukareszt w tym momencie. Samą jezdną armię zrobić? Nie wiem, tylko że... Ale i tak nie możemy się wbić wcześniej, bo... Chyba, że tam wieże oblężnicze zbudujemy i wtedy będziemy szturmować ewentualnie tarany i tak dalej, ale to się wiąże z dużymi stratami, nie? Ruszamy samą jazdą. Będziemy ich oblegać do momentu, aż wyjdą z miasta. Przez 7 tur. Ewentualnie... Proszę, proszę, najemnicy. Książę Bolesław ma jeszcze nadzorcę. Biografa i psa obronnego. To jest geniusz pola bitwy. Dowodzenie na najwyższym poziomie. To jest nasz najlepszy dowódca. Dobra, i w Sofii zostaną spokojnie oddziały, które będą zabezpieczać tyły. Mi to pasuje, szczerze mówiąc. Tylko trzeba by tego szpiega ruszyć i zobaczyć, co się w Bran dzieje. I tak, zrobimy dwa oddziały tej piechoty. Jakbyśmy mieli jednak iść ze szturmem. I oddajemy turę. O... To jest... O nie. Regularny trybut. No 50, ale przez dwie tury. Zaakceptowana. Nie powinni mnie zaatakować. Prawa handlowe z państwa papieskiego. Okej. Kolejny dowódca. Odkrycie zera, no proszę. Budapeszt jest oblegany przez Węgrów. O, niestety, finansowo stoimy bardzo źle. No, wojna, niestety. To było do przewidzenia. Tak, król Zbigniew zostaje. A cała reszta? Jedzie! Rozwiążę tych dwa. A, jeden się rozwiązał. Dobra, może być. No, Bran. O kurde, tutaj się zbiera sporo wojska, nie? Naprawdę sporo. To te chorągiewki to nie wyglądają tak znacząco, ale jak się weźmie z bliska, trzy oddziały drwali, dwa oddziały jazdy prawdopodobnie. No, panie szpiegu, od ciebie naprawdę dużo zależy. Ty musisz tu spotować te wszystkie oddziały. A my za ten czas... Ciekawe, ile to przetrwają. Zobaczymy. Tu jest bezpiecznie na razie. Sire, moving into position. Moving quiet. Dlatego idziemy w stronę Halicza. We march tomorrow. No, oddajemy turę. Trochę mnie to martwi, bo jeżeli znowu będziemy mieli takie duże straty finansowe, to ta wojna nas może drogo kosztować, nie? Wybaczcie, że tak mówię za każdym razem. Nie. O! Ua.
Jednak będą nas szturmować. Adela, czy Adelaida, żona Stefana z Blua. Czyli Stefan z Blua był jednym z pierwszych krzyżowców. Ważne. Dobra, mamy jeden oddział jazdy. To jest bardzo pocieszające. Aha. O kurde. Ale sama kawaleria. Nie wiem, czy się ustawić tak podwójnie, czy jednego tutaj, jeden oddział w razie czego, żeby ze skrzydła gdzieś wszedł. Tak, to jest piechota, to jest piechota. Oni nie muszą stać tam na górze, naprawdę. Mogą zabezpieczyć skrzydła. Ciebie trochę może odsunąć, żeby... Albo nie, nie, posuń ich pod samą bramę. Tak myślę. To jest odsiecz. Kawaleria. Nie wiem, co zrobić z tym dowódcą. Bardzo chętnie bym go wypuścił skrzydłem z miasta, żeby tam nękał w razie czego przeciwnika od tyłu. Oni mają taran, więc siłą rzeczy będą... Zaraz, my nie ustawimy. Właśnie. Będą nas nękać na pewno od... Znaczy, będą próbowali wejść centralnie, nie? Jak się już wepchnął, to bardzo korzystnym rozwiązaniem będzie wjazd kawalerią od skrzydła. Bo tu są ci. Są dwa oddziały. To dobrze. Tu jest oddział niepotrzebny zupełnie, więc myślę, że spokojnie ich mogę ustawić gdzieś tutaj. Zgrupujmy ich tak jakoś. Właściwie. Zróbmy tak. To będzie odwód. Szlachta polska będzie w odwodzie. Oni są na pierwszej linii. Dobra. Gdzie jestem? Tutaj są. Dobrze. Okej, zaczynamy. O, jest trochę rycerstwa. To mnie niepokoi. Oni pchają taran. Tak, to są szlachta węgierska. Szlachta. Jakaś tam konnica węgierska. To są wszystko chyba łucznicy, nie? Tak, więc... Jeszcze wieżyczki trochę ich ostrzelają. Brakuje łuczników, nie? Trochę by mogli tam postrzelać. Zawsze by coś tam zabili. Szczególnie jeśli chodzi o tych rycerzy feudalnych, bo oni mnie najbardziej niepokoją. No nic, jazda wyjeżdża. A my czekamy, niech podjeżdżają. Śmiało, zapraszamy. Czym chata bogata? Zbliżmy nasze oddziały gotowe do walki. Zawsze lubiłem z bliska oglądać te wszystkie bitwy. W odwodzie szlachta polska. The enemy have ladders at the walls. Repel the attackers. Give them steel. Oni strzelają do środka. To jest dekan niepokojący, nie? Dobra, już nasz dowódca pędzi. To jest Marcin z Gdańska bodajże, jeśli dobrze pamiętam. No, duże straty. To nie jest wiadomo, że będą bić staranek, nie? To są jacyś łucznicy, więc teoretycznie powinniśmy ich wykończyć tutaj. Rozwalcie tą bramę i wejdźcie do środka. Na to liczę, nie strzelajcie do mnie, ładujcie się od razu do środka. Jesteśmy gotowi. Przybijają się. To będzie ciężka sprawa. Teraz ta cała jazda pewnie gruchnie do środka. Nie, będą strzelać tak? Nie, już wjeżdżają. Trzymajcie się, panowie. Powodzenia. Wygraliśmy? The walls are no longer ours. The enemy have taken them. O.
Dobra, panowie, kawaleria. Nadciąga się. Gdzie oni są? Są blisko. Na tyły. Nasza milicja na razie się trzyma, ale... Przypuszczam, że to kwestia czasu. Najbardziej mnie niepokoją ci żołnierze, rycerze feudalni, bo... No nie, no mam nadzieję, że to wygramy, panowie. Już nadciąga szarża kawalerii. Ależ straty dostajemy duże. Nie no, cały czas się dobrze czują ci nasi przeciwnicy. Tutaj udało się wyczyścić. Dobra, zejdźmy na dół, nie? Wesprzyjmy środek. No, cały czas wróg się czuje pewny siebie. Udało się rozbić piechotę. Chyba. Wow, dostaję baty. The battle seems to be swinging in our favor. From such tidings, a victory emerged. Holy shit. Nie do wiary, ludziska. Znaczy nie do wiary, no to było w pewnym sensie do przewidzenia, nie? Bo sama kawaleria, ja miałem mnóstwo włóczników. Rycerze feudalni jeszcze się biją. Najdzielniejszy oddział na pół bitwy. Oberwali mocno. Odwrót, odwrót. Wytłuczcie w pień tycho. I na spokojnie ustawiamy się tutaj. Kawaleria, odwrót też do środka. Tak, jak najbardziej. Ich tu dużo zostało, nie? Ale... Nasze wieżyczki niech ich wykończą. Piechota niech się schowa za tym, za murami. Wow, widzicie to pobojowisko? Same konie, nie? No genialnie, w ogóle nie trzeba było wzywać wsparcia z Krakowa. Ale to wsparcie już wysłałem i to wsparcie przybędzie. Ewentualnie otworzymy jeszcze jedną linię, po prostu... No, będziemy szturmować jeszcze z jednej strony. Znowu chcecie się pakować na nas? Zapraszam. Dopilnujcie, panowie, żeby już nikt tego nie przeżył. No, znowu uciekają. Nie wychodźmy z miasta, naprawdę. ...82% poległych wrogów. Mniejsze. Dobra, szybciej wróćcie, żeby was nie ostrzelali w razie czego. Nasze wieżyczki cały czas biją. To mnie cieszy. O, tam jeden oddział chyba, czy dwa oddziały już nie wrócą w ogóle. To dobrze, to bardzo dobrze. No, wybronimy to. Kurde. Jeszcze jakiś oddział szarżuje. Serio, wjeżdżają do środka i od razu uciekają. Dobra, przyspieszamy obroty. Tchórze. No Węgrzy, zdrajcy, tchórze. I jeszcze trzeba im dobrać jakiś jeden epitet i... Będzie wszystko jak należy.
jeszcze tu stoicie, naprawdę. Cała wasza armia uciekła. No cóż, najchętniej bym to wyciął, ale prawdopodobnie to się zaraz skończy, nie? Dobra. No wybijcie ich wieżyczki, no. No come on. Dobra, szarżujemy. Ileż to będzie trwało. The enemy army. The enemy are utterly koniec. Vanquished. 184 straciłem, oni 464, także prawie 3 razy więcej. Znaczy coś około 3 razy więcej, mimo że nasze wojska były porównywalne. Halicz będą szturmować? No to będzie gorący odcinek, jeśli chodzi o ilość starć. My lord, the tide of battle seems to have turned against us. We must act and halt this turn of events. No, nie jest najlepiej, szczerze mówiąc. Bo nasze wojska nie są zbyt liczne. Miałem oczywiście fakt, że... Mamy same chłopskie oddziały. Wy zostaniecie w odwodzie, nie? Może się uda zapalić taran. Halicz może upaść. Mówię tu to ze smutkiem, ale może tak być. Jest 4 konnych i to generalskiej straży przybocznej, więc... Czy możemy się wycofać? Jest jakiś drugi pierścień murów? Nie, nie ma. Tu jest już rynek. No dobra, nieważne. Zrobimy to w naszej mocy. Jeżeli się nie uda obronić Halicza, to przyjdzie nasz kolega Zbigniew z Lisbarka, bodajże, i odbije miasto z rąk nieprzyjaciela. To szybciej niż im się wydaje, także... Dobra, przyspieszmy, bo niewiele zdołamy zrobić. Enemy's ram is through our gates. Oops. Panowie ucznicy. Dobra, szarżujemy dowódczym oddziałem, no co? Ci chłopi może sobie jednak poradzą. Zobaczymy. God save us! The enemy have the walls! Look to our defense or all will be lost! Only intervention by the Almighty Lord. No, generalskie straży przybocznej zostało już tylko 20. Can bring us victory from this debacle. Dobra, dobra, mamy szansę. Zaraz, jak to ich wpakować do walki wręcz? To też muszę wyłączyć? No, chyba tak. Bijemy się po prostu, nie? W wielkiej strategii nie zdołamy jakiejś tam ogarnąć. Generalnie straży jest już trochę mniej. Przyspieszymy na maksa, nie ma co oglądać.
Wygramy to wygramy, przegramy to przegramy. Co z tymi królami węgierskimi? Ostatnio też tak było, że jak idiota jeden się wszarżował w nas. No udało się, wygraliśmy. Nie do wiary. Co z tymi węgierskimi królami? Zdrajcy, tchórze i idioci. O właśnie, to jest trzeci epitet, który do nich idealnie pasuje. Stracili króla. O, krucjata. Książę Bolesław. Wiecie, który? Bolesław Herman. Ten mój ulubieniec. Jakby jeszcze ruszył na krucjatę i zdobył... No ja bym to zrobił. Ja bym, kurde, ruszył. Że tak. No, Halicz się obronił. Ledwo, bo ledwo, ale się obronił. Więc nie wiem, czy to wsparcie jest konieczne, bo Budapeszt też się obronił. Ledwo, bo ledwo, ale się obronił. Ale tak byśmy byli w stanie zlikwidować Węgrów, nie? A skoro książę powinien ruszyć na krucjatę, a chciałbym, żeby ruszył jednak na tą krucjatę, tu jest Tunis prawdopodobnie. Bo daleko. Jeszcze trzeba jakieś okręty wynająć. No, chciałbym, żeby ruszył na tą krucjatę. Tu mam jeszcze oddziały. Co zrobić z tym? Ale w Rydze, zobaczcie, co się dzieje w Rydze. On zostanie na północy. Damy sobie radę. Sam książę Bolesław sobie da radę. Tak będziemy mieli państwo w Afryce. Przypuszczam, że to się zdarzy już w następnym odcinku. Na razie jeszcze poprowadzimy kampanię, dalszą kampanię w tym odcinku. Nie? Potrzebuję pieniędzy zdecydowanie. Mam minus 2300. Dobra, troszkę nam przybyło. Flotę mamy wysłać? Nie będę wysyłał żadnej floty. Francja, Niemcy, Mediolan. Kurde, nie wiem, czym zdążymy przed nimi. Ależ tu się oddziałów nazbierało. To mnie niepokoi. To bardzo. Ale to nic, idą nasze sojusznicze wojska. Panie szpiegu. Albo oblegniemy Bran, albo będziemy czyścić po prostu przedpole tą kawaleryjską armią, żeby nasz książę mógł zrobić porządek z Bukaresztem. Nawet nie mogę namierzyć Bukaresztu. O, 4 tury. Tak, ruszymy i z odsieczą. Nie wiem, co robić z tą armią, no. Kurde, nie wiem. Może te dwa oddziały bym wysłał do Halicza. Tutaj 4. Tak, a tu bym wszedł do Wilna. Po prostu bym siedział póki co. Póki nie skończy się tamta kampania. No i tak, zrobimy. Budapeszt bezpieczny, Kraków bezpieczny. Tu Niemcy się kręcą, ale oni na krucjatę idą, więc chyba mnie nie zaatakują w tym momencie. Ups, przepraszam. Zrzuciło mi grę na pasek. Dobra, oddamy turę. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Trochę zarabiamy powoli. Dania dołącza się do krucjaty. Kurde, no. Mamy już wojny z dwoma państwami. Nie. Dobra. Danie już nas nie lubi, trudno. Właściwie nikt nas nie lubi, ale co ci Niemcy tu robią, do cholery? God be with us, men.
we march to battle. Faith and courage have made us victorious. Honor and courage. No, walczymy, nie ma co. 30 minuta, no trochę ten odcinek może się przedłuży. Bo, no, ale w ogóle ten odcinek jest tak obfity w jakieś starcie, jakieś takie zwroty akcji. To lubię, sama kawaleria. I husarze. Genialne. A, no mamy całkiem sporo tej gwardii. Ona jest mocno wolna, ale kurde, skuteczna w natarciu i o to chodzi. Rozpocznij walkę. Problem w tym, że oni mają dużo włóczników. A jeszcze sojusz. Ale my możemy zająć miasto chyba, nie? Dobra, panowie husarze, wy obiedźcie ich dookoła. To jest jeden oddział? Tak, tak, to chyba jeden oddział po prostu. Tam gdzieś jest więcej nieprzyjaciela. No, oni są otoczeni, nie? Przed jazdą nie uciekną. O, tam są dalsze wojska. Na spokojnie. A, to są templariusze. Wow. Dobra, powolutku, pomalutku. No nie mają się gdzie obrócić, przykro mi. Tam już idzie ta armia. No i to jest dosyć groźna armia. Husarzy ich straszą, ale to z od tyłu nie wiedzie jazda. Obrócą się? Nie, nie mogę się nie zrzucić. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Imperiusze, wycofajcie się, husaria też, bo wy słabo walczycie. Our men are winning the battle. If we continue, our cowardly foe runs. It is time to press the attack. Nie, to jest czas, żeby sobie odpocząć. Nie spieszy nam się, naprawdę nam się nie spieszy. Oni tu mają troszkę tego wojska, na szczęście żadnych włóczników. Więc to jest pocieszające. Powolutku, bez pośpiechu, żeby nasze wojska się nie zmęczyły. Ci uciekają. Dobra, dobra, dobra. Najwyższa pora zwolnić. Tu już łucznicy się formują. Tak, husaria. To jest templariuszy. Dobra, gońcie, gońcie. A wy szarża na tych łuczników nieszczęsnych. Nie, nie, wy na skrzydło, panowie. Tutaj jeszcze przyjdzie wsparcie pewnie od tyłu. Nie, nie, to wszyscy. Tak? Nie, no jak wszyscy? To jeszcze nie wszyscy. Wprawdzie od frontu, ale i tak skutecznie, mam nadzieję. Oj, 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 dobra, dobra, odwrót. Tak. Proszę tutaj o szarżę. Nie, wy tutaj, wy zaczekajcie, zaczekajcie. Proszę was tutaj. To są templariusze, to są dowódcy, więc templariusze jeszcze zostawimy w podwodzie. Tutaj proszę, dobra. Dokończę ich.
Only half the enemy force remains. Okej. No, husary już na dojechanie ich tam. Jak tam macie ich? This is a clear victory that goes to only. Przepięknie. 28 żołnierzy straciłem. Bardzo lubię armie oparte na kawalerii, naprawdę. Wycofali się do bran. Niestety nie wynajmę więcej najemników, ale właściwie żadnego najemnika nie zdam wynająć. Tutaj zniknęła armia z Rygi. Chyba siedzi na okrętach. O kurde, ile oni mają machin oblężniczych. No, kusi mnie, żeby ruszyć z tego Wilna jednak. I wesprzeć trochę nasze oddziały. No dobra, nieważne. O kurde. Wow. No co ja wam mam tu w tej chwili powiedzieć? Jest źle. Jest bardzo źle. To nie myśmy wypowiedzieli Węgrom wojnę, ale my ją musimy zakończyć tak jakby. Jeśli zdobędziemy jakiekolwiek miasto, to ekskomunika na nas, a to się może bardzo źle skończyć. Dwie tury. Sam nie wiem co zrobić. Pytanie jeszcze ewentualnie zostaje. Czy... Jeżeli wezmę udział w krucacie, czy automatycznie wszystkie wojny się zakończą? Jeżeli tak, to chętnie bym to zrobił, naprawdę, bo ta wojna z Niemcami mi się bardzo nie podoba. Ale chyba właśnie będą musieli zakończyć wojnę. I tak bym najchętniej zrobił, nie? Dobra, ale to jest dylemat na następny odcinek z całą pewnością. No cóż, to było dosyć ekscytujące. Zakończenie po raz kolejny jest mocno niejednoznaczne. Nie wiadomo, co się będzie działo dalej. Ale to zobaczymy. Dzięki serdeczne za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.